Cześć, mam na imię Marcin, witam Cię na kanale MDD Domy Drewniane. Jeden z ostatnich filmów, który nagrywałem, był na temat budowy kompleksowej. Na czym polega budowa kompleksowa, jakie są wady, jakie są zalety takiej budowy. I korzystając z okazji, że dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie właśnie dom wybudowaliśmy kompleksowo, zapraszam Was, pokażę Wam, na czym taka budowa polega, jak my oddajemy klucze inwestorowi przy opcji budowy kompleksowej. Inwestorzy tego domku na co dzień są za granicą, także wykonaliśmy od pierwszego etapu tutaj płytę fundamentową. Zlecili nam budowę z wykonaniem płyty fundamentowej. Także od tego zaczęliśmy. To jest płyta fundamentowa wykonana pod domek typu bajka. Płyta o wymiarach 7x5 i tutaj mamy taras w kształcie litery L, czyli taras od strony 5-metrowej jest troszeczkę płytszy, a taras od strony 7-metrowej jest wysunięty na odległość chyba 3 metrów, tak. Następnie standardowo wykonanie szkieletu, wykonanie wszystkich instalacji elektrycznej, hydraulicznej, ocieplenie domu, wykonanie stolarki okiennej, drzwi, schody dębowe. W tym domku jest też podłoga dębowa, za chwilę pokażę. W tym domku jest też opcja dodatkowa z naszej oferty, czyli taras na bocznej stronie domu. Jest to taras zadaszony. Także budowa od pierwszego etapu do etapu, kiedy przekazaliśmy klucze inwestorom, szła pełną parą, a inwestorów tutaj nawet nie było. I na tym właśnie polega budowa kompleksowa. Nie chcę już za dużo gadać, w tym momencie zapraszam Was do obejrzenia filmu. Wejdę się z kamerą dookoła domu i pokażę Wam, jak to wygląda. Chcę Wam pokazać takie dziwne ujęcie, ale na tym ujęciu widać podłogę dębową naszej produkcji. Pokazuję, jak to wygląda. Przy budowie kompleksowej, w momencie kiedy zajmujemy się podłogą, jest tutaj już wliczona usługa położenia podłogi, czyli klej, ułożenie, sama podłoga, oblistwowanie dookoła. I tutaj inwestorzy, odbierając klucze, nie muszą już myśleć na temat jaka będzie podłoga, ile nam potrzeba metrów, nie wiem, płytek, paneli. Jeżeli zlecają nam budowę kompleksową, gdzie zajmujemy się położeniem podłogi naszej produkcji, bo to podkreślam zawsze, to jest podłoga naszej produkcji, to nie jest podłoga, którą kupicie w markecie, tylko to jest wszystko wykonane przez naszych stolarzy w naszej stolarni. Klient odbiera klucze, otwiera drzwi i wnosi już tylko meble.